Dobra, witamy was moi drodzy serdecznie. W sumie nietypowy wstęp jak na ostatnie odcinki, bo się w ogóle witamy, a nie jest po prostu przejście. Witam, witam. Jest ze mną Turcja, niestety skipa ani aktora nie ma. Co do aktora, to w ogóle najprawdopodobniej go nie będzie, dlatego kochani, wyszła taka inicjatywa, że po prostu łączymy siły. Łączymy siły, bo no, nie ma Turcjan teamu w tej chwili, niestety. Za duży bazes zrobiłem danej osoby. To raz, a dwa po prostu... No, byłoby to nie fair, jeżeli my byśmy grali we dwójkę, a Turcjan sam. Co prawda, jeżeli chodzi o bazy, te bazy zostają. Bo wiadomo, Turcjan się też napracował. Ja się... Nie rozjebię, nie. No, ja się też narobiłem nie na tej szans. Bazie, więc... No, po prostu będziecie mieć dwa widoki. Ale do teamu się dodajemy, tak? Chyba da. No to w takim razie... Ja już cię Invita dodałem. Ile to jest? We frakcjach. Klient, frakcja. Ja jestem z aktorem, muszę wyjść. No to wyłaś. Słusznie. Ticket. No zobaczymy, nie? Gdzie oni byli. Nie ma. Weź jeszcze raz wyślij. Już. Reakcja. Dodaj gracza. Poszło. O, teraz poszło. Antykaktor, aha. No, czyli tak myślałem, że tam jesteście. Że ogólnie to miasto. No w sumie niedaleko siebie jesteśmy. Myślałem, że trochę dalej. No, nie powiedziałbym. Nie no, słuchaj, nie jest tak daleko. Połowa mapy. No, połowa mapy. No, więc tak to wygląda. Ja tu ogólnie zrobiłem sobie jeszcze jeden odcinek wcześniejszy, ale go nie opublikuję, bo co prawda to był taki dodatkowy odcinek z budowania tutaj dachu, naprawiania płotu i ogólnie o informacjach na temat dalszej serii, ale to było przed tym, jak się dowiedziałem, że aktor nam odpadnie. Więc po prostu, no plany były takie, że mieliśmy sobie przeżyć tutaj roczek cały. Mamy już w sumie czerwiec, 21 czerwca. Planujemy zrobić to do w sumie stycznia, może troszeczkę nawet ponad styczeń. Zobaczymy jak to wyjdzie. Bo w sumie ten czas szybko zapierdziela tutaj. I po zakończeniu serii, w sumie Turcjan bardzo mi fajną myśl tutaj podał. Otworzymy dla was serwer. Będzie można wbić bez problemu na serwer. Ustawimy tam, nie wiem, z 5 żyć na jednego gracza i po prostu, no, będziecie mogli sobie przelutować te nasze wszystkie rzeczy z odcinków, jeżeli będziecie chcieli. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie przejąć daną bazę, to również nie będzie problemu. Sobie tam raz na jakiś czas wbijemy może na ten serwer, zobaczyć co się dzieje, aczkolwiek mam nadzieję, że wy będziecie chętni, żeby sobie tutaj tu wszystko poeksplorować. No nie, Turcjan? Jak najbardziej. No. Więc po zakończeniu serii zapraszamy was na Dedyka, który będzie hostowany 24/7. Oj, dobra. Pytanie, czy ja mam wybilacz, bo tak jak mi mówiłeś, że niby tą krew da się zmyć, tak? No, musisz czym jeszcze mieć chyba. Jakiś mop czy coś. A, mop, tak? No nie wiem, czy ja mam mop. Mop już na pewno działa, ale... Jakieś szmaty czy coś? Nie wiem. No to mogę tego nie mieć. Szmaty mam na pewno, ale mopa na pewno nie mam. No nie jestem pewny czym. Nawet nie wiem czy ja mam wybielacz. Jak nie, to zaraz będzie wyjazd w poszukiwaniu wybielacza. Coś mi się wydaje. To wiem, że ja przyjadę, bo trochę mam chyba. Po co wam wybielacz? Właśnie, żeby wyczyścić. Czyścioszki. Zresztą się nikt nie wpierdalał niby, ale pewno jest. Znaczy wiesz, no my to mamy w środku chaty, co jest dziwne. Przecież tynkowałem wszystko tutaj. Więc to jest mega dziwne. No nie, wybielacza też nie mam. No da się zapakuję, to pojadę. No to zapraszam. Pierwsze spotkanie od 40 odcinków, ponad 40. Pierwsze kurwa, nie wiem czy to w tym odcinku będzie. Ojej. Ja tam dojadę. To jedziesz. Przyniesiemy wszystko tutaj. Sobie przy okazji naładuję sobie agregat.
żeby mi się nie rozjebał. To będzie ciekawe spotkanie. Informacje, benzyna, o. Czemu się... Mi się skończyło już. Nie masz benzyny? Ja mam w kanistrach. Nie, to jest jeszcze całe. To jest drugi, dobra, będzie. Panie, czy ja będę chciał... wziąć przyczepę ze sobą? No co, planujesz mnie tu kurwa okraść? Zabiorę co wam mi się będzie podobać i pojadę. Ja ci kurwa dam. To już nie przyjeżdża, jednak wojna pozostaje. A, już miał wybór. Dobra, to ja już szykuję karabiny. Ja chcę to dokończyć, chyba nie. Dobra, na razie zostawię, wypakuję całą przyczepę. Albo nie, w sumie bez przyczepy jadę, co? Ja bez, nie zostanie. To dawaj. Ale co z tym samochodem, bo w sumie chyba rozjebany był. A już ja nie mam nikogo, kto naprawić. No tak, tylko aktor potrafił. Klapa bagażnika, maska jest 0%. O kurwa. Zbiornik paliwa jest 0%? Nie mam ja pierdolę. To ci aktor naprawił. Dobra, zróbmy tak. Wymontuję to. Aha, to paliwo chyba w ogóle... Nie wyciekło. Dobra, jest okej. Okay. No to będę musiał naprawić auto najpierw. No dobra. Poczekam. I wyjmę paliwo. W międzyczasie sobie bronię zrepetuję. Na twój przyjazd. Mm. Coś mi się wydaje, że to jednak się dzisiaj może skończyć. Dobra, jak tutaj... Już? Wyjąłem wszystko? A wyjąłem, dobra. No leci na jedne tu. Klucz nastawny. Się w sumie najeść w okazji. Ja to robię sobie porządki w końcu w tych skrzynkach, tylko teraz nie wiem, czy jest sens. Dobra, zupa. No jedz! Co robisz? No i sobie posiłek, dobra. Ten mi tych włóczni tu nasrał, kurwa, wszędzie, Boże Święty. Włócz nastawny. Gdzie ja to miałem? Ej, mam mydło. Mydło chyba siebie tylko możesz czuć. Ule, i to. No jeszcze ile książek. Szansa powodzenia 5%, no niestety. Znam ten ból. Chyba nie mam w ogóle? Czy mam coś? Chyba pojazdów. Aha, mam 0, no dobra. Ale tak jest rozjebane, więc bardziej się nie rozwali. No i powodzenia. Może powinienem się innym zająć autem? Dobra, tak zrobię. Żeby sobie najpierw nabić to. Tak zrobię. Wezmę sobie książki od razu. A gdzie one są? O, już tego ci nie powiem. Ja pojazdów to. A drugi tam, trzeci tam, dobra, no się wezmę drugi. Pójdziemy rozmontować te auta. To tu jebnę, tu też. To mi nie będzie potrzebne, jedzenia sobie wezmę. Kurde, nie miejsce na to.
A, jedzenia już nie ma. No dobra, trzeba zrobić. Miałem zrobić biblioteczkę, ale biblioteczka się nie nadaje. Dawaj garkę. Idziemy. Dodaj. Usta. Dodaj. Usta. Już sobie jedzenie chyba robi, co? No. Mam 40 główek po kapusty, muszę coś z tym zrobić. Kapuśniak. Nie da się chyba nic konkretnego. No chyba nie. Prawy. Tam jeszcze oregano. Kurwa, kuchasz? Tu jeszcze tak. Fasola. Czarna fasola. Dajmy warzywa, co to jest? Soczewica, no i super. Dobra, teraz tak. Sól. Pieprz. Kurwa, ci sól, pieprz mają, matko boska. Jakie rarytasy. Kostkę bulionową, a zróbmy losu. Oliwa z oliwek, dobra. Bogactwo, kurwa. Zajebista zupa. Panie. Powodzi się widać, powodzi. Pietruszkę, skąd tu pietruszka jest? Czemu mi tu wie... Haha, przecież to się zepsuje. Żeby aktor? Kurwa mać. Czemu z szafki wsadził mnie do lodówki? Już, no i owoce się zepsuły już. A idź pan w chuj. Bycie z aktorem. Wsadźmy ich się robi. Co jest z tym? Nie, światło jest. Czy nie ma? A, wyłączymy agregat. No dobra. To ma sens. To ma sens. Nie ma tak wyłączyć agregat i się dziwić, że nie ma prądów. O. Czemu to jest tutaj? Ja pierdolę. To same czasopisma. Tłum na plecy, będę musiał się pewnie przebić. A to już wyruszasz? Nie, muszę najpierw teraz sobie naprawianie nabić. Idę na parking. A tam pewnie ktoś jest. No to na pewno. Czy ja tam pojadę w sumie jakoś? Czy ja mam auto jeszcze? O, chyba tam to będzie działać. Zobaczymy. Pytanie, czy mam klucze? Co się robi? Gdzie dałem miski? Dobra. Respawanie jest niepotrzebne. Prędkarstwo też mamy dwa. To gotowe. Sztan. Dobra, wyłącz piekarnik. Połowę sobie odstawię. I sobie połowę wypiję. Dobra. Zobaczmy to auto. Czy ty jesteś sprawny? No nie ma maski, nie ma szyby. No co lipa? No pojedzie. W jedną stronę na pewno. Nas poczęło. O, jedzie! Ej, my już mamy wszystkie książki, totalnie.
super. Wszystkie. Oprócz czasopism, bo czasopism tam trochę brakuje jeszcze. Z tego co widzę. To czasopism jest dużo akurat. Więcej niż ci się wydaje. To znaczy czasopisma masz pod serduszkiem. No. Informacje, tu są bodajże materiały szkoleniowe. Jedyne czego nam brakuje to radiowy kosarz 1, 2, 3. Tylko i wyłącznie. Tak, to już wszystko. Totalnie wszystko. Chyba ja go z tymi dzidami stąd wypierdolę dzisiaj, naprawdę. Kurwa, ile tu drzew narosło. No, to fakt. W tym parkingu. Ogólnie jest od chuja teraz drzew. Mi tu nie chodzi. Mogę się bawić. W tym samochodzie coś jest. Dobra, tu już nic nie ma z tego. Wszystkie VHS, etc. Wszystko wywalamy stąd. O, to jest dobre, tylko silnik ma zjebany. Benzynę ma. No, CDG też można zaznaczać. Dobra sprawa. Tak, ja sobie nie wziąłem tego. Aha. Podnośnika sobie nie wziąłem. Dobra. Się wrócę. No, nie ma zbytnie wyboru. Skróty. Wiem po co zaraz wyruszę. Podnośnik tutaj. Dobra, to w sumie klucz do kół od razu. Wszystko. Czy ja z was coś mogę jeszcze wciągnąć? Szyby, akumulator. Drzwi. Dla prawej maski jeszcze potrzebujesz spawania. Zmontuj, aha. Dobra, a ty 0%. To już mamy wszystko zajebiście. Same materiały. Nie wiem, czy gry nie skraszuję tym. Mam nadzieję, że nie. Co robisz? Wypierdalam wszystko, całą amunicję, którą w ogóle posiadamy na podłogę. O serio? Aha, to się nie zepsuło. Dobra. A, tak się nabija to. Bo zdejmowanie opony po prostu, tak? Aha, uh-huh. Też. No, dużo nie poleciało, ale powiedzmy. Będę montował po prostu opony. Mam stop. Co to też poleciało? Poleciało. No, tylko to kurwa tak leci. Krew z nosa. Gorzej.
Bo tu wszędzie mam 0%, to nie ma sensu. Połowa levela. Nawet nie. Kurwa. Teraz nie poleciało, czy poleciało? No i o co chodzi? Ciebie. Wszędzie jest 5%, nie chcę tego robić. Mogę szybę spróbować wyjąć, dobra. Półtora procenta ci bodajże leci tak czy inaczej. A coś tam poszło. Udało się nawet to. Dobra, tutaj montuj, montuj. Samo ammo. No powiem ci, że amunicję mamy od zajebania, jeżeli chodzi o to. My w sumie mało co strzelaliśmy. Miało być. Co mam? Miało być na aktora wszystko. Trzy celowania, dwa w sumie przeładowania. No to ja dwa. Jeszcze nie postrzelałem. No ale wy już potrzebowaliście wcześniej, tylko poumieraliście. No, w sumie tak. Już jest połowa. Ja samych pocisków mam już 40, no 34 kilo, no ale jeszcze dokładam. Będzie ponad 40. Samych pocisków, bez magazynków. No dobra, nadrobi się to. Amunicji wyszło 45 kilo, 69. Nice. Puszczmy to do pudełka, wszystko co się da. To spadło. Zmieszczą się to magazynki, zmieszczą się. Wybacz, bo, ale muszę cię... Niestety na straty pójdziesz, lepszego dobra. Znaczy prawie całą mu zjebałem. Myślę, że się nie obrazi. Dobra, to jest narzędziami. Sprawdzałem, czy to akumulator też zostanę. Thank you.
też dostaję. Olo. Za radio chyba też dostajesz. Nice. Jeszcze mam za to psu. Dobra, wszystkie karabiny trzeba pozabierać. Stanęż, okej. W końcu trochę się porządku zrobiło. Montuj się. No i się z tą amunicją robi nieciekawie. Oj, leciało. Już masz? Mamy poziom drugi. Pierwszy. Ze sobą. No to jeszcze trochę. Teraz będzie łatwiej wmontować, bo to... Nie. Niekoniecznie. 20%. No z 5. No dobra, no, no to... No dobra, z 5. Jakoś to poszło. To faktycznie, już trochę lepiej. Spróbujmy biurnik paliwa wciągnąć. Się go nada naprawić chyba. Aha, ale to ten da się ten, naprawić w takim razie. No. To naprawią. Ale wymontuj się dzisiaj. Tu już nie ma ulepszenia. Sobie na ziemię to. No dzisiaj się wymontuj. No, więc. Zarkuszem blachy, tak? Tak. Dobra. A ja mnie potrzebuję, dobra. Serce wymienię. A całą wypiłeś? Chyba jest cała. Z jakim chujem to strzelba? Zamontuj ulepszenie. A, bo tu jest jeszcze ulepszenie. Czy te blachy były? Gdzieś tu chyba. No tak. I teraz jest to samo. Mniejsze i mniejsze. Blachy, daj.
Co potrzebuje? Spawanie na trzecim AK. Dobra. Chuj. Wracamy do tego samego. Daj mi ulepszenie kolejne. Udało się. No ja pierdzielę. Za dużo tego jest. Się rozjebie teraz. Jep. To szyba poszła. Próbuję ogarnąć te bronie, ale powiem ci szczerze, że to jest kurwa dramat tutaj. To już nie leci, dobra. To wymontuj to. Pistolet D. Co to jest kurwa za pistolet? Nie znam się. Ty idziesz do kosza, się nie przydasz. Powiedzmy. Dobry, dobry. Witam. Co tam wbił? Craft. A, witamy, witamy. To prawda, jesteś na nagrywce, ale... O, dobra, to mogę wyjść. Nie ma problemu. Nie ma żadnego problemu. Jeśli chcesz dołączyć, to... Możesz dostać. Kusząca oferta. Bardzo kusząca. Śmiało, zapraszamy. Akurat jeden nam odszedł z nagrywek. To zaraz będzie Turcja jednak tak, że... że zostaniemy w stanie wojny. Daj spokój. Czy w sumie tak mieliśmy plan? Na zakończenie, to w sumie to jakby nie wyznaczenia, że wiemy, gdzie jesteśmy. No w sumie tak. Nie będę tego zdradzał jeszcze, ale mieliśmy pomysł na koniec serii. Dosyć interesujący. Mało, dosłownie 5 minut wystarczy, czy mi się pobrał ten. To znaczy tak, ale musiałbyś jeszcze mapę pobrać. O. Tam jest linki są wszędzie. No, na Discordzie są w razie czego. Dobra, to też do śmieci.
Zbieram broni do śmieci, matko boska. Będzie odcinek sprzątania skrzynek, naprawdę. Aż tak. No. Dramat. Już mam nagrania, kurczę, nawet nie wiem. 35 minut, a jeszcze nie wyszedłem z domu. Godziny. No ale trzeba to w końcu zrobić, no. Uf, ile tu jest broni? Za dużo. Ja mógł pół armii wyposażyć. Fajnie, te drzwi są rozjebane i tak wymontowuję expa, to dostaję. Tak, 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 tak. Dostajesz bodajże 1,5 expa. Za każdą nice. Próbę. Ale mogę to naprawić, chyba tak zostawię w sumie. No nie, ja mam depresję. Okej, okej. Mam depresję! Turcjan. Nie, o nie. Anyway. anyway. To mnie pocieszył. A spróbuj... O, fotel, właśnie. A co to komu? Oj, 30 giga modów. Oj. Ile? 30 giga. Co? Ja miałem pobranych. A, ty miałeś, wziąłeś na to serwerze tyle? Faktycznie, czasem mam tak, że pobieram bez opamiętania, ale nie wiedziałem, że aż tak. A to nie, to ja miałem mocno takie zmieniające mechaniki gry. A, w ten sposób. No to ja mówię, na przykład piwnicę miałem. Aha. Znaczy, piwnicę? No tak, piwnicę. No to ile mamy tu wgrane? Aczkolwiek nie działają niestety z domkami, które my wybudujemy. To jest słabe dosyć. No ja to akurat wiem. No my o tym nie wiedzieliśmy. Znaczy ja o tym nie wiedziałem w sumie. A, mi nie przeszkadza. No ty masz chatkę puchatka. Ja też miałem sporo takich głupich modów typu The Boys. Jak umierałeś. Z tych takich memów. No ciekawie, ciekawie. Nie mogę tego zamontować. Tego nie możesz zamontować. To się, nie, fotel mi się odbugował chyba. Go wymontowałem, ale dalej jest w samochodzie niby. Oj, 188 mega tylko. Tam mapa tak. Plus mody, które są na serwerze. No ja mówię o paczce całej. Czekaj, o której paczce ty mówisz? No tej. No moment, to? Mody do Project Zomboid. O tym pierwszym linku. Faktycznie. Tylko tam chyba mapy nie ma. Mapa jest na samej górze chyba. Oj, oj. Tak? Teraz znajdę. To jest to. Skąd ja ten fotel sobie wyczarowałem teraz? Sobie odpowiedzieć sam nie mogę. Auto ma kurwa dwa fotele. Mam trzy z tego. Poszło na Discordzie. No, ci lepiej. Ale tak 8 raz przeglądarkę na ruchu. Repetuj. Ogólnie zauważyłem, że YouTube zaczyna coraz bardziej polecać mniejsze kanały. Dlatego głównie tutaj trafiłem. Czas najwyższy. Ile można? Głównie pomaga tutaj ta regularność wrzucenia filmów. O, u mnie to jest regularne aż nadto. No właśnie dlatego widać te filmy wtedy. Dwugodzinne filmiki z Dombri. Weź, już ja sobie mam dosyć, powiem szczerze. Ale Zomboid ma to do siebie, że tak trochę, no, jest taką szubgierką. Zomboid mi bardzo Simsy przypomina, bo jak już masz ogólnie wybudowaną bazę i czujesz się w miarę safety, to jest taki chillout totalny, że zaczynasz właśnie myśleć na temat ogródka, jakieś tam właśnie skrzyneczki, żeby ta twoja baza jak w miarę wyglądała.
zbierasz światła z bazy wojskowej, na przykład jak ja. Ale początki są bardzo ciężkie. Zbiera się M16 ze szkół. Tak, na przykład. Na o, przykład. Ojoj, tą mapę. Gdzie się mapę wstawiało? Mapę się wstawiało. Tam masz instrukcję w sumie napisaną. Ja tak jakby do modów tam po prostu. To znaczy tak, dokumenty, do użytkownika i Zomboid. I tam wrzucasz sobie chyba. Tego co pamiętam. No i właśnie nie pamiętam. Jak się mapę wcipało. Jojoj. Ale tam jest instrukcja. Na Discordzie. Po linku. A, dobra, jestem ślepy na twojego oczu. Luzik. A, po prostu to moc. Oj. No. Mi się tego spodziewał. Jakbym ogólnie dziadek minął? Ciężko, bo w sumie jestem od półtorej godziny w domu dopiero. Ja od półtorej godziny jestem na nogach. Znaczy, no ty to śpisz, nie wiadomo ile. W sumie ja też, ale... Niestety praca. Magnum zostajesz jeden. Reszta śmieci. Reszta śmieci. Co tu jeszcze mamy? M36. Mamy taki? Mamy. A, pod rewolwer. No to też do śmieci. Nie no, rewolwer jest z kokobronią. Mhm. Ale idzie do śmieci. Karabin M14. Mamy aż dwa. Do śmieci. Wymontuj się. Ale tak sprawa to poszło. Nie! Kurwa. Kto się odwalił? Zamiast wytrzymać, wybiłem. Dlaczego mnie to nie dziwi? Dobra, celownik optyczny razy 8 zostaje. Celownik kolimatorowy, mechaniczny, optyczny, kolby, lasery, pasy, pełen czok, to też zostaje. Nie ma miejsca na amunicję. Dobra, magazynki chyba też to pójdą. Tej amunicji za dużo. Mi światło mogę powyjmować, bo też to będzie. Osiem tylko. Chyba lepiej niż jak trzeba się za dużo amunicji niż za mało. No w sumie fakt, ale nie wiem czy aż tyle. Mam... Za wykręcanie tego, za wykręcanie żarówki też jest ekspo. Serio? Świetnie, no. Ogólnie za wszystko nie ma, że jest ekspo. Tylko żarówki się nie psują. Mam 46 kilo amunicji. Ile jeszcze po broni zostało? Może żeby nie było żadnej... Ta chuja. Kolimatory, strzelby. Więc trzeba to trzeba. Do wyboru do koloru. Bokręt może zostać.
No i chyba właśnie czeka mnie oglądanie Gorących Lasek. Mam płacz. Gdzie te Gorące Laski były? Prawdopodobnie pod łóżkiem. Gaduję. być może, nie mówię, że nie. Kabury to ja nie chcę. Chyba oznaczy ten odcinek jako dodatkowy, naprawdę. Ja bym to też przyspieszył wcale. No ale my tu sobie gadamy, a niektórzy to oglądają. Nie rozumiem. Nie musisz. Dobra, M14 jest, tak? Jest. MSR700 jest? Nie ma. I ty, przyjacielu, zostajesz. Daj mi ulepszenia tylko. A nawet nie musisz. Pyk. Karabinek M16 niby mamy, ale M16 to M16. Ciebie nigdy da się. Tu nic nie ma. Wyjmij magazynek. Zarepetuj przy okazji. Też wyjmij magazyneczek. Słówka się nie da wymontować? Nie. Dobra, niestety nie. Bez sensu. Czyli pokazuje mi, że nie mam modów obranych, których. To znaczy, których? No tak, sporo modów. Ale nie możesz tego pobrać, wchodzisz na serwer? Tak, mogę, więc instaluj i wybiera. Powinno to być. Będzie drugi. Okej. I mnożnik razy... razy 5. Teraz popatrzmy się czymś innym. Być bardziej... trudnym. Dobra, strzelby JS mam już chyba, tak? Mam. Ale dwie strzelby się mogą przydać. Żeby wymontować hamulce, muszę wymontować tego, dobra. Reszta idzie do kasza. Te wszystkie pony są. Dobra. Zacznijmy od ciebie. Teoretycznie już wszystko ogarnąłem tutaj. O dziwo. Jeżeli chodzi tylko o broń, oczywiście. A nie, jeszcze nie, jeszcze jedna 14. Przednia lewa, tak? Czyli cię mogę wymontować, zgadza się. I tu też jest wszystko. Tak? Tak. Uja, jeszcze tu jest. Jezu, ile tutaj mamy tego? Tych strzelb to od zasrania. Dobra, ale to ostatnie już chyba. Na szczęście. To nawet chyba ta M14, którą strzelałem.
No i ile razy? Całe zawieszenie zepsuje. 20%. No daj. A hamulce? Hamulce to samo, no dobra. Hamulce też pójdą w pizdę. No i tam, oj tam, przestań. A ja się zastanawiam, czy mi nie działa. Że co? A ja się zastanawiam, czy mi nie działa, bo ja ten, nie włączyłem ponownie tego. Zomboida? No jo. Wrzuciłem pliki, a nie zrestartowałem. No jak ma działać? Faktycznie może być z tym problem. Dawać, wyrzuć. Repetuj. Ale nie, pobieram je też na Steamie. Wyrzuć. O, to następna obrona. Tylnia lewa. Zamontuj. Wyrzuć. I wyrzuć. A jeszcze ten karabin MSR. I tu się wystakuje. Dobra, i tego MSR-a sobie weźmiemy. Dwie strzelby. Czułem 16? No i ale to jest do wyjebania. Dobra. Skończyłem chyba. 52 minuty segregowania broni. Widocze. Ja pierdzielę. No to ammo mamy sporo. Dobra, jak podłoga wygląda? 9 karabinów M14, na podłodze oczywiście. 2 MS, 3 MSR 788, 1 M16, 2 pistolety DE, 4 pistolety M1911, 5 pistoletów M9, 2 rewolwery .44 Magnum, 6 rewolwerów M36 i 9 strzelb JS2000. To są w sumie itemy, które wyrzucam. Taka trochę mała strojownia. O. M626, M36. Gdzie to leży? Zero. Nie przyrzeźnij mnie, mam wadę wymowy. Śmiejesz się z ułomnego. Mhm. Jesteś okrutny. Zgadza się. Jedna M9. Może być M1911. Też weźmiemy jedną. Tego nie biorę. Te dwie M14 całe weźmy. Tam tu się wyjebie.
Mniej więcej po dwie bronie każdego rodzaju. Wystarczy. Wystarczy. Chyba tu, tu leży 110 kilo broni. To odepsuło się. A to na ziemię. Czym by się mógł teraz zająć? Bagażnik? Nie da się. To idzie na następnego. To jest bagażnik. To nie jest auto. Z tej strony. No to tak, fotele. Chyba, że tych broni się nie da rozebrać. Cały. Można je naprawić. Jeden drugim. Jeden drugim? No. No nie. Tam części poza mnie, jakby teoretycznie części wymieniasz. Aha, ej, to wszystko do śmieci wyjebałem. Jestem geniuszem. Nice. Znaczy jeszcze nie skasowałem, więc o tyle dobrze. Teraz można amunicję wziąć zawsze, magazynki znaczy się. No, magazynki przy sobie trzymałem, no. To akurat wiem. Znów mam depresję. Trzeba te rejestry oglądać. Albo obejrzeć gorące laski, które gdzieś tu są. No chyba, że prąd jest już wyłączony. No, w prądu to już dawno nie ma. Pół roku mamy już. Pół roku mamy. Serio, gdzieś widziałem te gorące laski. O, są, czasopisem o gorące laski, czytamy. Ale depresja mi nie spadła. Zapal sobie. Jeśli to były tapsy antydepresyjne. Pierdolniku. Cóż, nie pamiętam, co robiła ta presja w tym Project Zomboid, szczerze. No, to chyba nikt nie wie, co ona robiła. To wiem, że trochę cię spowodowała. A, szybkość działania, minus 20%. A. Znaczy nie, to płacz, przepraszam, minus 20%, to depresja pewnie jeszcze bardziej. Ej, no od początku, jak mam tą postać, chyba ani razu nie miała przygnębienia. Czy wiesz, no ja teraz trochę olałem palenie, więc... Napij się. A moja postać ma kosofobię, więc on jest cały czas w stresie. I jakby nie rusza go to. No tak, tylko jestem głodny, mam zadyszkę, skrajne przeciążenie, teraz jeszcze mi płacz wleciał. Oj. Juj. Ale to z własnej głupoty, bo wertuję w itemach. Jedzenie mam. Ja pamiętam, jak próbowałem grać Zomboida. Perkiem z głuchotą. Fajnie się grało. Jest perk na ślepotę. Nie. Tylko z moda oczywiście. Ale jest świetny. Ja sobie wyobrażę gameplay. Fajnie. Ślep. Jak to nie ten. Jeszcze tu echolokacja. No, echolokacja dosłownie. Czyli dosłownie wszystko trzeba... W tym tej kolorystyce i ten. Mhm, i jak krzyczysz, w sensie, no jak tam coś sobie gadasz, to on automatycznie tak jakby sobie rozświetla ekran. O Boże. Zajebiste. Gdzieś taka gra była, pamiętam, właśnie na tej podstawie. Nie pamiętam nazwy. To trochę jakoś tak dziwnie brzmi. Jakby... Wiesz, trochę granie głuchym jest trudne. Przeżyłem ledwo tydzień. O, tydzień tak jak na głuchego to sporo. Ponieważ będzie na trzecim. Kurwa, jeszcze amunicję znajduje, matko boska. I kolejne magazynki.
Ja jeszcze widziałem fajnego moda tutaj na schizofrenię, który ci po prostu tworzył. No wiem, że słyszysz dźwięki, których nie ma i tak dalej. Ja, ale oni tam zombie tak zrobili, że to jest dramat. Czemu? Bo ci nawet pojawiają się zombiaki. Tak? Których... Tak. I zaintrygowałeś mnie tym. A to daje fest dużo tych punktów, które może sobie tam... Oraz da się ją wyleczyć. Da się ją wyleczyć? Tak, bo się respią medycyna, no to respi. W sensie pewnie taki lek, który ci pozwala to zahamować. No jo, chyba tak. Nie wiem. Wiem, że jest ten mod, ale zwyczaj z niego nie korzystam, ze względu na to, że to trochę... Ci pasuje do mojego game style'a. No, ciekawe, ciekawe. Dobra, ja te bronie na razie popierdam tu, niech one sobie tu leżą, nie przeszkadzają nikomu. Jestem dużo już w ogóle tu popierdolę lepiej. Magazynki. Tu były jeszcze jakieś magazynki, no właśnie są. Kolejne naboje. O Jezu. I to slik jeszcze ominąłem. Kolejne karabiny i rewolwery. Ile można? Ja ciekawe, co jest w więzieniu w Zomboidzie tutaj na podach. Że co? Bo w Zomboidzie zazwyczaj na single, na czystej wanilii jest sporo fajnych rzeczy, a czasami jest słab. Więc ciekawie, co może być tutaj. No, myślę, że będziesz miał co zwiedzać. Aż tyle? Tak, mapa jest 10-krotnie większa. O! Więc na pewno się nie będziesz nudził. Ile razy będę uciekał? Spokojnie, jutro też będziemy jeszcze grać.